Witam, żyję. Jak widzicie, rany się zagoiły, walka się nie udała w Tajlandii, ale spędziłem teraz miesiąc. Wróciłem na 3 tygodnie na obóz Akademia Gorilla. Trochę pojeździłem na desce, trochę poćwiczyłem jeszcze tutaj. No i wróciłem do treningu już i kolejna walka w Tajlandii już niedługo. Mieszkałem w kempie, także miałem blisko na salę, bo spałem praktycznie pod ringiem. Także no, trening w Tajlandii jest dosyć wyczerpujący i między treningami to się głównie śpi. Jedyną taką moją rozrywką, że tak powiem, to było to, że sobie gdzieś tam pojeździłem wokół tego Koh Samui. Przyjechała Aśka Jędrzejczyk na wakacje, to się spotkaliśmy, porozmawialiśmy, tak. Trochę tam opowiedziała, jak to jest w Ameryce i tak dalej, jak to jest walczyć w UFC. No i ogólnie jeszcze Tomek Makowski był, tak, gdzieś tam po treningu udało się tam spotkać i wypić kawę czy szczelić piwko, ale de facto, jak mówię, jak się nie śpi między tymi treningami, nie wypoczywa, to jest po prostu ciężko. Także pogoda też nie rozpieszcza, ciężko się trenuje w takich warunkach, także de facto między treningami to tylko spałem w tej swojej dziupli. Dla mnie trening w Tajlandii jest odpoczynkiem. Odpoczynkiem od codzienności, także dostaję prawdziwego kopa, takiego energetyzującego mnie do życia, także bardzo się cieszę, jak tam jestem, no i cieszę się, że tam zaraz wracam, nie? Także w tym sezonie ułożyło się to tak dobrze, bo jest tam jakieś mam sprawy biznesowe też w Tajlandii, ale że ułożyło się to tak dobrze, że jest w tej Tajlandii dużo, także fajnie. Chowang Stadium to jest taki największy stadion na wyspie Koh Samui. Koh Samui to jest taka malutka wyspa, 50 tysięcy mieszkańców, także nie jest to jakiś Bangkok czy tam Phuket, tak, tylko taka mała, wszyscy się tak de facto znają, także walczyłem z zawodnikiem z Tajlandii, który wiedziałem, że ma 4 walki ostatnie wygrane przez knockout, no ale no, powiem szczerze, że gdzieś tak jak dokonaliście walkę, ta pierwsza runda układała się dość dobrze. Nie wiem, gdzieś tam zagapiłem się w drugiej rundzie i po prostu za bardzo chciałem chyba zobaczyć zbyt efektownie i gdzieś tam podczas tej drugiej obrotówki złapał mnie tą małą rozbitą rękawicą na szczękę, no i trochę zaszumiało w głowie, no i wyczuł swój moment, a że doświadczony zawodnik to już mnie z tego letargu nie wypuścił. Tempo walki jest inne i tak dalej. Bardziej mówię, zagapiłem się. Nie wiem, czy gdzieś może zagapienie spowodowane jest tym, że może zbyt pewnie się też poczułem i może też za dużo po prostu przed tą walką też trenowałem. Nie wstrzeliłem się, jak to mówią zawodnicy, z formą, ale no mówię, tak bywa, nie? To jest taki sport. Czasami ja nokautuję ludzi, czasami zdarzy mi się widocznie, że mnie znokautują, no ale cóż, takie życie, nie? Trzeba przyjąć na klatę i tam. Nie odbiło się to na mnie tak jakoś strasznie. Ja przegrywam przed czasem, tak sobie ostatnio policzyłem, mam tych porażek 3, raz na 4 lata. Ostatnia była 12 lat temu. Tak, 8 lat temu, 4 lata temu i teraz. Także de facto teraz, tak, raz na 4 lata mi się zdarza taka wtopa. No nie wiem, czemu akurat teraz, ale no, była to walka taka sprawdzianem dla mnie tego treningu, co był. Myślę, że może troszeczkę za dużo trenowałem, nie wiem, nie? Ale teraz kolejna walka przede mną, myślę już tylko o tym, żeby się odkuć, a na Koh Samui jeszcze wrócę, bo mam obiecany rewanż. Ruszyłem z nowym projektem, to są obozy w Tajlandii treningowe, tak, lifestyle'owe. Bardzo chciałbym zwrócić uwagę na to, że chciałbym przekazać do szerszego grona osób Muay Thai jako lifestyle, tak, jako taki styl życia, pokazać tą kulturę, tak, całą Tajlandię, otoczkę, tak, że oprócz treningu można robić bardzo wiele ciekawych rzeczy, tak, żyć tym krajem, żyć tą społecznością. Jest dużo ciekawych miejsc w Tajlandii, które można zobaczyć i w połączeniu z treningiem. No i myślę, że fajnie to wypali, to się nazywałem to Batra Thai Camp, tak, od mojego nazwiska. Pierwsza edycja już teraz w Chiang Mai, w górach, także teren taki mniej dotknięty przez turystykę niż południe,
ale zdecydowanie lepsza jakość samego treningu Muay Thai, ale też no, kto lubi góry, to na pewno mu się to spodoba. Dużo, dużo dzikiej przyrody, dużo ciekawych krajobrazów, słonie, tak, odwiedzimy sanktuarium słonie, wodospady, kaniony, także dużo naprawdę ciekawych atrakcji, tak. Automatycznie ten obóz będzie przygotowaniem takim aklimatyzacyjnym dla zawodników na Mistrzostwa Świata w Pattaji, tak, amatorskie. Także no, fajnie się to połączyło. Myślę, że to wypali. Ja też mówię, to cieszę się bardzo, nie? Bo to jest naprawdę bardzo ciekawy program. Także cieszę się, że to ma miejsce i że się zdecydowałem na ten krok. No jak śledzicie moje Instastory, ja lubię jeść, nie? Także pewnie jakbym nie trenował, to bym ważył ze 100 kilo, nie? Także Tajlandia ma to do siebie, że jest naprawdę cała gama smaków i potraw. Naprawdę to jest część tego obozu, żeby zapoznać właśnie z tą kuchnią tajską, z tą kulturą tego jedzenia i różnych potraw, naprawdę najróżniejszych i przede wszystkim bardzo smacznych. Nie? Także mówię, kolejny raz cieszę się, że wracam do Tajlandii już w niedługim czasie. Jedziemy na Mistrzostwa Świata Muay do Pattaji, tak? Zostałem wyznaczony przez Polski Związek Kickboxingu, jako taka osoba koordynująca ten wyjazd, tak? Zamierzam pomóc zawodnikom, którzy kolejny raz już tam będą startować. Polski Związek Kickboxingu ma dość długą historię startowania w tych zawodach, tak. To jest druga federacja w Tajlandii po IFMA, to jest WMF. Równie dobra, równie mocna, może trochę mniej rozreklamowana, ale to już w naszym zakresie leży, żeby te zawody też były widoczne. No i co, jedziemy pięcioosobową ekipą, doświadczeni zawodnicy, także, ale też i nowi zawodnicy, ta młoda krew z mojego klubu, dwóch mistrzów Polski Oriental Rules. Wcześniej w tych zawodach brali udział ja, brał Tomek Makowski, Mariusz Cieśliński, brał Marcin Parcheta, trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza świata Pro-Am. Także jako polscy zawodnicy mają bardzo ciekawą historię. Tak, i jest to jakaś taka szansa dla zawodników Polskiego Związku Kickboxingu, którzy specjalizują się w boksie tajskim, tak jak ja, żeby po prostu się sprawdzić na arenie międzynarodowej. Na pewno nie jest to światowa czołówka, no bo światowa czołówka to walczy zawodowo bardzo duże pieniądze, tak, ale jest to wystarczająca czołówka do tego, żeby sprawić nam duże problemy, także walka z tajami jest zawsze w ich ojczyźnie trudna, także nie, ale są też inne kraje, jak Rosja, Białoruś, tak, o bardzo dużej historii Muay Thai, są Holendrzy, tak, także kraje, które dużo wcześniej zaadaptowały Muay Thai u siebie niż Polska. Myślę, że Polska i tak, bo do Polski i tak Muay Thai przyszło bardzo dawno temu. Tak, tak, tylko ten promocja tego sportu jest dość słaba, nie? Można to porównać z brazylijskim jiu-jitsu. Polski jiu-jitsu i Muay Thai pojawił się w Polsce de facto w tym samym momencie. Gdzie teraz jest brazylijski jiu-jitsu jako lifestyle, a gdzie Muay Thai, nie? Jest to Muay Thai zawsze skojarzony z tym mordobiciem, a nie z formą rekreacyjnego, fajnej opcji spędzania wolnego czasu i trenowania, tak? Tam trening jest de facto bardzo bezpieczny do pewnego poziomu, nie? Wiadomo, zawodowy sport już co innego, tak? Ale właśnie to jest tak jakby na ten rok moja misja, że chciałbym to bardziej właśnie rozpowszechnić, że Muay Thai jako lifestyle i Muay Thai jako też amatorski sport, tak? Dla ludzi, którzy chcą się sprawdzić na arenie międzynarodowej, a nie mieli takiej szansy i żeby to był taki dla nich start w te zawodowe starty. To już kolejny obóz Akademia Gorilla, gdzie jestem instruktorem. Bardzo fajna grupa, bardzo fajni ludzie. Tym razem byłem pod Zakopanem w Muza Sichle. Tak, obóz połączony Muay Thai ze snowboardem, także byli instruktorzy też snowboardu. Moja narzeczona się uczy jeździć na snowboardzie, ja już trochę jeżdżę dłużej, także mi to akurat niepotrzebne, ale jej jak najbardziej pasowało, także fajnie. Fajnie, mile spędzony czas, potrzebowałem takiej regeneracji właśnie po tym ciężkim okresie przygotowawczym i samej walce. Na pewno, jeśli pytacie, czy będę walczył w tym roku w Polsce, myślę, że zdecydowanie nie. Nastawiam się na Polskę już niż na zagranicę. Zresztą de facto zawsze bardziej nastawiałem się na starty zagraniczne. Bardzo bym chciał zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, tam jest duża federacja Muay Thai. Chciałbym, bo jeszcze tam nie walczyłem, tak.
I na pewno będę bardzo często w tym roku w Tajlandii i będę walczył w tym roku w Tajlandii zdecydowanie częściej niż miał to w poprzednich latach. No i co? Cieszę się. Na dzień dzisiejszy nie, moje oczy nie są w ogóle skierowane na żadną fotę. Nie będzie raczej fotografów w Polsce w tym roku. Może zobaczymy, ale raczej nie. Nie wykluczam. No bo nigdy się nie wykluczę, ale mówię, priorytetem dla mnie są starty w Tajlandii teraz. No i zdecydowanie rewanż z tym Tajem, z którym walczyłem poprzednio. Tajski bokser jest w Tajlandii, tak? Muszę robić, żeby się rozwijać de facto, robić walki w Tajlandii, tak? Gdzieś tutaj miałem dobrą pastę, praktycznie nie przegrywałem w Europie czy w Polsce, a pojechałem do Tajlandii i trafiło się, że się zagapiłem. No jednak ten poziom w Tajlandii jest wyższy i ja chcę równać do tego wyższego poziomu, nie? Także, a mam możliwości, żeby jeździć, mam czas, żeby jeździć, także, bo co przede wszystkim o czas chodzi, tak? Mam teraz czas, żeby jeździć, mam możliwości, żeby jeździć, także ja lubię tam jeździć, także lubię ten klimat, lubię te walki, tak? Sprawia mi to przyjemność.